John Steinbeck, Myszy i Ludzie, przełożył Zbigniew Batko. Czyta Adam Tkaczyk. Wydawnictwo QS Agency. No więc, zobaczył taką jedną dziewczynę w czerwonej sukience. A ten głupi sukińcym jest już taki, że musi dotknąć wszystkiego, co mu się podoba. Chce to po prostu pomacać. Więc wyciąga rękę, żeby pomacać tę czerwoną sukienkę. A dziewczyna jak nie zacznie wrzeszczeć, więc on już zgłupiał do reszty. Trzyma ją, nie puszcza, bo nic innego nie przychodzi mu do głowy. A ta ciewucha piszczy i piszczy. Ja akurat byłem niedaleko i usłyszałem ten wrzask, więc biegnę. A tymczasem Leni zdążył się tak wystraszyć, że już nie może wymyślić nic lepszego, jak trzymać ją z całej siły. Puścił dopiero, jak walnąłem go w łeb sztachetą. Był tak przerażony, że za nic nie mógł puścić tej sukienki. A wiesz, jaką ma cholerną krzepę? Slim patrzył w przestrzeń bez mrugnięcia okiem. Powoli skinął głową. No i co dalej? Dorcz pieczołowicie układał karty. Dziewczyna poleciała na policję i melduje, że ją zgwałcił. A chłopaki Zubid zrobili obławę, żeby zlinczała źle niego. Przesiedzieliśmy resztę dnia w rowie, tylko głowy nam z niego sterczały. No i tego samego od wieczoru daliśmy stamtąd nogę. Slim siedział przez chwilę w milczeniu. Ale nic nie zrobił tej dziewczynie, co? zapytał w końcu. Nie, do cholery, tylko napędził jej stracha. Ja też bym się wystraszył, jakby mnie tak chwycił. Ale nie zrobił jej krzywdy. Chciał tylko dotknąć tej czerwonej sukienki, tak samo jak chce ciągle głaskać te szczeniaki. On nie jest wrednym facetem, powtórzył Slim. Ja wyczuję takiego na mile. Jasne, że nie jest. I zrobi cholera wszystko, co tylko mu... W drzwiach ukazał się leni. Miał na sobie swoją niebieską, drelichową bluzę, narzuconą na ramiona. Lekko zgarbiony ruszył w głąb baraku.